Dzień dobry panu. Jak wiemy, jest to mecz pierwszoligowy grupy północnej pomiędzy Stella Niechan i gdańską drużyną. Jak dzieli was 5 oczek bodajże w tabeli, bo Gdańsk jest na 7 miejscu, wasza drużyna jest na 2. Jakby pan ocenił dzisiejsze spotkanie? To znaczy, może sprostuję trochę pewne aktualności. W tej chwili jesteśmy na 1. miejscu, a to wynika z tego, że mamy jeden mecz więcej awansem rozegrany, tylko dlatego, a drużyna gdańska zajmuje miejsce 4-5 egzekwo. Natomiast powiem tak, w Gdańsku w pierwszej rundzie mecz był bardzo wyrównany. Wygraliśmy 7-3, ale po grach deblowych był wynik remisowy 3-3. Myślę, że po ostatnich meczach zwycięskich, wysoko zwycięskich przez naszą drużynę, jesteśmy faworytem, zdecydowanym faworytem. Oczekuję zwycięstwa, dziewczyny są zdeterminowane, chcemy wygrać. Liczymy na awans. Kolejne spotkanie jest z kim i gdzie? Następne spotkanie to troszeczkę czekamy, bo następne spotkanie będzie dopiero pod koniec lutego, o ile mnie terminarz nie myli. Styczeń był bardzo bogaty w mecze ligowe, aż 5 kolejek. Teraz jest czas na rozgrywki indywidualne i dopiero pod koniec lutego ruszają dalsza część meczów ligowych. Kolejny mecz jest wyjazdowy, bodajże do Łodzi, jak pamiętam. Dziękuję bardzo. Do Łomży. Dziękuję. Szanowni delegaci, opiekunowie, mistrzowie, kibice.
na zdjęciu to nawet lepiej czasem dotykają niż w czasie meczu. Nie?